Choć wskazówka zegara zamarła na godzinie 11:15 na 32 lata, to w polskich sercach nigdy nie zgasła nadzieja na odbudowę Zamku Królewskiego, na odbudowę Polski po zgliszczach II wojny światowej, wreszcie na odzyskanie niepodległości, na odzyskanie wolnej, suwerennej Rzeczypospolitej. Ale Zamek Królewski był takim miejscem, takim symbolem, na odbudowę którego Polacy czekali. I jego odbudowę zawdzięczamy przede wszystkim narodowi polskiemu, wspaniałym ludziom, którzy nie dali umrzeć sprawie polskiej i którzy Zamek Królewski traktowali jako swego rodzaju symbol tej odbudowy. I kiedy do niego doszło, kiedy ten proces się rozpoczął po 32 latach, 32 latach, których rytm najpierw wyznaczał czas żałoby po wielkiej hekatombie, którą zgotowali nam najeźdźcy, w szczególności niemiecki, ale także sowiecki. Ale później te serca biły coraz bardziej w rytm nadziei, nadziei na odbudowę, na zrzucenie z siebie tego jarzma niewoli, zgliszczów i zniszczeń. Dziękuję zatem też wszystkim, którzy dzisiaj przystępują do tego jubileuszu i którzy będą w oparciu o nasze plany, nasze działania dalej budowali świetność Zamku Królewskiego. Dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu za to, że w ostatnich latach razem z panem dyrektorem tyle zrobili dla Zamku Królewskiego, bo jego świetność jest coraz bardziej wyraźna. Ale padła tutaj też pewna data, bo wiemy, że 17 września nie tylko dokonano głównych zniszczeń w 1939 roku, ale także 17 września, później po wielu latach, położono pierwszą cegłę pod odbudowę Zamku Królewskiego. Dzisiaj podczas posiedzenia Rady Ministrów przypomniał o tym pan premier Piotr Gliński. To piękny symbol, że Polacy potrafili bronić swojej tożsamości i w skuteczny sposób walczyć o wolność, ale walczyć także o prawdę. Właśnie w czasach komunistycznego zniewolenia, bo to nie komunistom, broń Boże, nie komunistom przecież zawdzięczamy odbudowę Zamku Królewskiego, tylko narodowi polskiemu, że potrafiliśmy także w tamtych latach walczyć o prawdę. Zatem dziękuję raz jeszcze wszystkim, którzy te obchody 50-lecia zainicjowali i wierzę w to, że w kolejnych latach Zamek Królewski będzie świecił coraz mocniejszym blaskiem i będzie świadectwem naszej siły, potęgi polskiego ducha, która zwyciężyła to absolutne, mogę powiedzieć, absolutne zło, które wtedy w 1939 roku próbowało zapanować nad Polską i próbowało zapanować nad światem.